Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest producent i reżyser Robert Kaczmarek. Witam Dzień Panie dobry Robercie. Państwu. Panie Robercie, proszę mi powiedzieć na początku, jak duży wpływ ma na Pana twórczość polityka? Twórczość polityka? Tak, na Pana twórczość jaki ma wpływ polityka? A, polityka, rozumiem. Tak. Rozumiem. No to jest tak, zależy jak rozumiemy słowo polityka. Jeżeli to jest gra gabinetowa i ustawianie się przy korycie, to mnie mało to interesuje i mało inspiruje. Natomiast jeżeli jest to takie szlachetne dbanie, dobro wspólne, no to czuję się obywatelem. Mam rodzinę, więc jestem za nią odpowiedzialny, za los moich dzieci. No i to nie sposób, żeby to mnie nie interesowało. I wtedy polityka mnie jakoś inspiruje do działań czasami bardzo konkretnych. Nie zawsze się to może przenieść na film, chociaż film jest takim medium, który dużo korzysta z polityki czy z historii, a jednocześnie jest tak, że to polityka się mną interesuje, właśnie ten pierwszy rodzaj polityki, począwszy od końcówki szkoły filmowej w Łodzi, gdzie zatrzymano mi drugoroczną etiudę, cenzura mnie jeszcze zdążyła zatrzymać. A kończąc na tym, że od 2 lat żadne moje propozycje nie znajdują uznania w oczach decydentów w TVP. Mam za sobą 5-letni okres wakacji od telewizji publicznej, kiedy tam szefował pan prezes Kwiatkowski. Także polityka mną się też interesuje. Jestem dość uparty i te plany, które sobie zakładam, z reguły udaje mi się realizować, czasami wolniej, czasami szybciej. Założyłem sobie prawie 20 lat temu, że zrobię taki tryptyk jazzowy, zupełnie właśnie poza polityką. Szczególnie, że pierwszy film o Krzysztofie Komedzie z 1994 roku był filmem roku. Wydawało mi się, że w następnym roku zrobię następny film o Mieczysławie Koszu. Okazało się, że to mi zabrało 13 lat. Ale zrobiłem ten film, Esencja nastroju, polecam gorąco, bo to czasami dobrze jest też odpocząć od wartkiego życia, które nam towarzyszy. I ten tryptyk skończę, także nie będę zdradzał pewnie trzecim bohaterem, bo to będzie niespodzianka, ale powiem tylko, że to był genialny skrzypek. Więc projekty są, udało mi się przy produkcji Erraty do biografii skupić wokół siebie, czy wspólnie, z innymi koleżankami i kolegami, całą grupę nie tylko reżyserów, ale i operatorów, kierowników produkcji, montażystów. I tak jakoś dalej sobie pomagamy, wspieramy się. I czy to jest film Grzegorza Brauna, czy Ewy Stankiewicz, Ani Ferenc, Tadka Śmierowskiego. No to jakoś to próbujemy wspólnie robić. To nie jest łatwe, bo to film się wiąże z pieniędzmi, a oto z reguły jest najtrudniej. To jest jedno, a nawet te pieniądze by się znalazły, gdyby była dystrybucja. A tutaj myślę, że jest pies pogrzebany, bo tak naprawdę, żeby film ludzie mogli obejrzeć, to poza internetem właściwie nie ma takich możliwości. To jest tak skupione w jednych rękach. Myślę, że klasycznym przykładem jest sytuacja, kiedy Ewa Stankiewicz zrobiła Solidarność 2010 i w tym samym czasie skończyła fabułę, która zabrała jej naprawdę dużo czasu. To chyba był tytuł Dotknij mnie, jeśli przekręciłem, to przepraszam Ewo. Miał ten film dystrybuować pan Roman Gutek i jakoś nie doszło do dystrybucji tego filmu. No, sytuacja Ewy z jej fabułą jest klasycznym przykładem i po tamtej stronie są mi możliwości i środki, i kapitał, i promocje, i wszystko. A te filmy, które my robimy, nie znajdują uznania w tym środowisku, wystarczy poczytać recenzję, co i tak już jest sytuacją niezłą. Że jest w ogóle recenzja. Że jest w ogóle recenzja. Że się o tym mówi, tak. Bo ja przez 20 lat przyzwyczaiłem się do tego, że po prostu jest zamilczane. Tak. Pojawiały się takie, były takie sytuacje, że robiłem jakiś film i się pojawiało na przykład film dokumentalny. Tyle było napisane w zapowiedzi prasowej. No, ta sytuacja się trochę zmieniła, kiedy już tego nie można było przemilczeć, kiedy zrobiliśmy film To był Bolek. I towarzysz generał, czy Solidarnie, to się zrobiły burze, tak. Burze już medialne wokół tego. Ale to pokazuje, ile jest do zrobienia tak naprawdę. Przecież to jest najlepszy dowód na to, że tych filmów powinno powstawać dużo więcej. To są jakieś syntezy. W tych filmach z reguły nie wyważamy otwartych drzwi, bo
informacje zawarte są rozproszone i one się pojawiają, gdyby ktoś chciał, to znajdzie to. Tak. Znaczy, myślę, że jest strach przed tym masowym widzem, który zobaczy to i jakby zorientuje się, jakiej manipulacji jest poddawany. A jeśli chodzi o historię, no to myślę, że ta manipulacja sięga naprawdę prawie całego wieku, bo tak jak twierdził świętej pamięci profesor Wieczorkiewicz, to historię od 1939 roku należy napisać na pewno, a jego zdaniem od 18. Poniekąd to troszeczkę teraz robimy, bo Grzegorz Braun właśnie kończy dwie części z transformacji, z założonych sześciu. To się zobaczymy, czy będzie sześć, czy trochę mniej. Czyli opowieść o mutacjach komunizmu w Związku Sowieckim od powstania. Ale zaskakujące jest to, że nie ma więcej takich produkcji. Myślę, że w ogóle jakby będzie coraz trudniej takie filmy realizować, bo jesteśmy świadkami tego, że przestaje istnieć telewizja publiczna w tym na pewno kształcie, w którym istniała, czyli z dużą bazą produkcyjną. Ja zawsze mówię, że jak są demonstracje w sprawie telewizji Trwam, to należy obok mieć hasło, żeby obronić telewizję publiczną, bo mało sobie kto zdaje sprawę, jaka będzie zapaść w kulturze, jeśli ta telewizja przestanie funkcjonować w tym kształcie, w jakim jest. To są właściwie wszystkie zawody artystyczne, które się z tego utrzymują. Znaczy, ponoć artysta głodny jest lepszy niż syty, ale chociaż trochę do tego brzucha, żeby było włożyć z jakichś śmiesznych tantiem, to by się od czasu do czasu przydało, bo samym powietrzem i wodą nie żyjemy, aż tak tacy nie jesteśmy. Więc należy moim zdaniem zrobić wszystko, żeby ta telewizja funkcjonowała. Pamiętam, że jak byłem w 2006 roku podczas realizacji filmu o powstaniu węgierskim w Budapeszcie i zgadaliśmy się z Węgrami na temat ich sytuacji. To był taki czas, kiedy u nich właśnie pan premier Gyurgyan, postkomunista, rządził. No to z ich relacji wynikało, że właściwie wszystko zostało sprywatyzowane, sprzedane, ponoć kupili albo Austriacy, albo Niemcy. I został jakiś taki ogryzek, który był na pasku rządowym dotowany. Oglądalność spadła do 10%. Były powtarzane stare szlagiery dla starszych widzów, którzy mają jakiś sentyment do aktorów, do samego tytułu. To tak jakby u nas Cztery Pancerne. Tak, czy tam Klosa, czy coś innego, pana Michała, czy coś, prawda? No to takich seriali możemy trochę wymienić. No i bieżąca publicystyka prorządowa i w takim kształcie to dotrwało. Myślę, że jest zapaść na Węgrzech. Nie słyszę o jakichś wybitnych, nowych filmach węgierskich. To była bardzo przyzwoita kinematografia. Więc myślę, że nas też czeka. To jest, myślę, że zawężenie w ogóle tego pola, w którym na przykład młodzi ludzie będą mogli realizować filmy. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby filmy, które do tej pory finansowała telewizja, nagle znalazły prywatnego sponsora. Patrzę na to doświadczenie, to telewizje prywatne nie podejmują się takich zadań. To są jakieś przypadkowe, znaczy jednorazowe raczej zdarzenia na zasadzie ewenementu, że jakiś tam film fabularny został sfinansowany, ale to też z taką szansą, żeby on miał jakiś wątek sensacyjny. Tak, albo... tak. Więc to kino, do którego się przyzwyczailiśmy, które było, na którym ja się wychowałem, właściwie najlepsze 10 lat w XX wieku polskiej kinematografii, czyli lata 70., przestanie istnieć. No bo nikogo nie będzie stać na to, żeby wyłożyć gigantyczne pieniądze na film chociażby zapowiadany o Powstaniu Warszawskim, prawda? Był konkurs, było wszystko, ktoś wygrał, dostał nagrodę, film miał powstać, nie powstaje. No więc jak telewizja publiczna się nie dokłada, a telewizje komercyjne zawsze się kierują interesem, no to jak mówi nam doświadczenie, nie zaryzykują zainwestowania milionów w polski film, kiedy mogą, ja już usłyszałem kiedyś taką odpowiedź dyrektora ekonomicznego jednej ze stacji, że po co ja mam wydawać $100,000 na dokument, skoro ja mogę podobny kupić w BBC. Więc to jest to myślenie, lepiej kupić licencję amerykańskiego filmu i go puścić, czy licencję BBC. No BBC dlatego jest potęgą, że zaczynając produkcję sprzedaje swój film do 100 krajów. No. Nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze zdarzenie, kiedy oni robią filmy o nas, prawda? A to nie chodzi o żadne brak sympatii do nich, tylko mają określony profil. BBC u nas ma taką legendę obiektywizmu, ale to jest lewicowa stacja, jak 75% mediów elektronicznych w Europie.
Czasami coś jest w ich interesie, czasami nie. No, historia filmu o Dywizjonie 303 najlepiej pokazuje, że ten film się nie pokazał, chociaż był zrobiony tak. W Anglii, prawda? No więc to jest tak, taki przykład. Jeśli się wycofamy w ogóle z polityki nie tylko historycznej, która jest szalenie ważna, bo myślę, że tworzy pewien klimat wokół danego kraju, ale również z polityki kulturalnej. Jeśli ktoś nie docenia tego, to przywołam tylko przykład i Rosji, i później Związku Sowieckiego, i dzisiejszej Rosji. Balet Dostojewski i Czajkowski więcej zrobili dla tego państwa niż naprawdę wielu agentów czy wysiłków militarnych. No a my się z tego wszystkiego wycofujemy. Więc jeśli nie będzie jeszcze polityki kulturalnej, jeśli nie będzie polityki historycznej, to właściwie w dzisiejszych czasach znajdujemy się w takiej sytuacji no, godnej pozazdroszczenia, no bo to jest tak, że mamy coś z atrybutem państwa. No to jest możliwość bicia monety, zawsze było. Tak. I co? No i armia. To są dwie rzeczy, bez których właściwie żadne państwo nie funkcjonuje. I się okazuje, że nasza armia jest właściwie takim eksportowym towarem na zewnętrzne zamówienia. A jeżeli chodzi o pieniądze, to tego jeszcze go mamy, no ale przecież wszystkie zapowiedzi tej władzy, która nami kieruje, jest takie, że jak najszybciej do tego euro. No więc myślę, że to jest sytuacja dość dramatyczna, bo jednocześnie wychowano pokolenie, które czuje się bezpiecznie. To pokolenie, popularnie zwane lemmingami, myśli, że tak ja rozumiem tą sytuację, że ta sytuacja, którą mamy dziś, będzie zawsze trwała. Ale nie może być gorzej. Ale mimo wszystko na filmie Antoniego Krause, Czarny Czwartek, były tłumy. To jest też dobre zjawisko, że jednak taki film jest oglądany. Czyli jest zapotrzebowanie na filmy poważne i historyczne. No, czy to o tym świadczy historia kinematografii. No przecież filmy o historii, czy to był Rzym i od Ben-Hura chociażby poczynając, kończy na wielkich filmach batalistycznych, na przykład nawet radzieckich, sowieckich, prawda? To pokazuje, że one poza rolą propagandową, ale spełniają też ważną, ciekawiły, prawda? To oczywiście każdy czas ma swoją specyfikę, no bo kino kiedyś nie miało takiej konkurencji, później była telewizja, prawda? Teraz mamy internet, dwa inne rzeczy, a natomiast wydarzenia, widowiska zawsze się interesują, prawda? Przyciągają. No więc właśnie, to tym bardziej producenci powinni jednak te pieniądze dawać na takie produkcje, ale mimo wszystko jednak. Z kinem w Polsce jest podobnie jak z wieloma innymi sprawami. Na pewno to, co się nie stało w 1989 roku, patrząc po owocach tego ponad dwudziestolecia, to jest to, że tamta władza nie oddała właśnie trzech takich sektorów. Nie oddała banków, znaczy je przejęła, w sensie ją personalnie, prawda? Tak. Nie oddała mediów i nie oddała służb. Tak. Sprawa prób lustracji, sprawa WSI i tak dalej, no pokazała jak czym to owocuje i jak to teraz jakby do nas wraca. Właśnie ci oficerowie WSI wracają teraz wrócą niedługo do struktur. Więc z kulturą jest dokładnie podobnie. Te osoby, które się tej władzy przysłużyły wcześniej, mają na nią wpływ teraz, a ci, którzy się nie podobają tej władzy, no to nie realizują swoich projektów, no bo jednocześnie nie wytworzono mechanizmu rynkowego, który by to gwarantował. Ja czyli mamy cenzurę? Ale rzeczywiście, no, normalne są zapisy na nazwiska. Tak. No, to jedna z koleżanek przyszła do mnie, bo biegała ze swoim projektem, ale chcąc, żebym ja go produkował. Tak. Powiedziała, no usłyszała, byle nie z Kaczmarkiem. Masz tą produkcję, ale byle nie z Kaczmarkiem. No więc tak funkcjonuje. To nie jest tak, że można kogoś złapać za rękę, że tam jest wieszona w każdej redakcji lista nazwisk, prawda? Nie pisana umowa jest po tym razie. No więc to wszystko jest oczywiście oparte na jakichś tam relacjach z drugiej ręki. No ale są jakby konkretne efekty. Nie wiem, redakcje nie odpowiadają, władze telewizji nie odpowiadają na pisma. Nagle się okazuje, że inne projekty są lepsze. Jakoś tak falowo działa, prawda? Mimo, że te filmy tak zwanego drugiego obiegu oglądają miliony ludzi. No to ja się pochwalę, no bo w tej dziesiątce najlepiej oglądanych filmów, odkąd się notuje oglądalność w telewizji publicznej,
No to jest pięć moich, czy tam naszych filmów na pierwszym, trzecim, piątym i chyba siódmym i ósmym miejscu. I to są właśnie filmy historyczne, bo to jest Towarzysz Generał, to jest TW Bolek, to jest Solidarny 2010, Defilada Zwycięzców i Marsz Wyzwolicieli. Czyli wszystkie dotykają mniej lub bardziej odległej historii. No, a Towarzysz Generał pobił wszelkie rekordy, bo 3 600 000 ludzi, no to naprawdę w wypadku dokumentu jest rzecz wyjątkowa. A film został właśnie zdyskwalifikowany, takiego terminu użyto, zdyskwalifikowany z eksploatacji, ponieważ zawiera pewne wady prawne. Taką odpowiedź dostał jeden z starających się redaktorów o załączenie filmu do swojego pisma. No i on przekierował do mnie tego maila, że takiej formuły użyto, odmawiając mu zgody na zrobienie insertu, czyli w sytuacji, kiedy telewizja tonie, nie ma długi, jednocześnie nie sprzedaje tego, na czym mogłaby zarobić. Ale tutaj się skupiamy strasznie dużo na telewizji, bo ona myślę, że jest taką soczewką wszystkich spraw, które się dzieją gdzieś w Polsce i są rozproszone. I dlatego tam tak dobrze widać, jak to wszystko funkcjonuje, a właściwie nie funkcjonuje. Znaczy, myślę, że ten grzech założycielski tego nowego tworu, który nazywamy Trzecią RP, myślę, że jest tam w latach 80. właściwie, korzenie są w stanie wojennym. To była wymiana ekipy, wymiana ludzi i to owocuje, czym owocuje. Pan mówił wcześniej o Węgrzech. Czy ma Pan jakąś wiedzę, czy na Węgrzech funkcjonuje coś takiego jak drugi obieg, coś takiego jak u nas, że powstają właśnie takie filmy dokumentalne mówiące o historii? Znaczy, czy coś takiego tam? Miałem przyjemność być zaproszonym przez ośrodek węgierski do kina na pokaz filmu, teraz uciekł mi tytuł, ale to było takim głównym ubeku jeszcze z lat 50. węgierskich, który spokojnie żyje i dożywa starości, zrobiony z jakimś tam pomysłem, sprytem, podejściem go. No więc taki film powstał. Nie wiem, czy to jest odpowiednik naszego drugiego obiegu, czy jakby takiego niezależnego przedsięwzięcia, którego się podjęli ci młodzi ludzie, bo to młodzi Węgrzy zrobili. Nie słyszałem o jakiejś masowej skali, więc pewnie takie filmy powstają, natomiast czy one są nagłaśniane, czy one się rozchodzą, tego po prostu nie wiem. Wiem, że telewizja węgierska też jest tutaj się w nie najweselszej sytuacji, sądząc po ofertach, jakie tam próbujemy im składać. Ale myślę, że to jest w ogóle sytuacja mediów, jest dość podobna we wszystkich krajach bloku postsowieckiego. I to jest zastanawiające, prawda, skąd taka podobna sytuacja. Pewnie są elementy, że gdzieś jest bardziej lub mniej normalnie i im więcej rynku jest, tym jest bardziej normalnie. A ten cały cykl, erata do biografii tych różnych postaci, czy ten cykl będzie kontynuowany? Nie, to już... To już jest zamknięta sprawa? Tak, ze mną się pożegnano pani dyrektor Szymala. Po prostu przez 3 miesiące nie odbierała telefonów. Nie miała czasu na rozmowę ze mną. Chociaż wcześniej, jak była dyrektorem, ona była 2 razy, no to snuliśmy jakieś plany. Był inny czas. Inny czas, kiedy jeszcze z takim facetem jak ja można było rozmawiać. A później po prostu było tak zwane spuszczenie przez sekretariat. I to była jedyna forma rozstania się z tym cyklem. Nie, bo nie. No a tego cyklu nie można robić teraz w ramach właśnie tak zwanego drugiego obiegu? Czy no można. Pan? Nie. Ja bym bardzo chętnie, mam gotowe projekty, które spokojnie tą byśmy setkę dopełnili. No właśnie, w tych cyklu, postaci jest. Bo postaci jest mnóstwo i każdy sobie tam w głowie z autorów, a było ich kilkunastu reżyserów w tym cyklu. Bo to nie to, że ja sam wszystko, prawda, że to tylko moje. Każdy miał przygotowane w głowie i każdy by się chętnie kimś tam jeszcze zajął, a historie są niesamowite. No tyle, że jest kwestia właśnie dystrybucyjna. No, to jest właściwie kwestia odbiorcy. Ja pracuję nad tym, próbuję różnych metod uruchamiać Polonię, uruchamiać płatne kanały w Stanach. Tutaj rozmawiać z różnymi, wydawcami właściwie, żeby załączali nasze płyty do różnych pism. No tak, ale jest strach po prostu. No. Znaczy poza Gazetą Polską gdzieś w ogóle? No to czasami tam była rzepa, no ale wszyscy wiedzą, co się stało z rzepą, więc może się uda znowu, może pojawi się tyle odwagi w poszczególnych osobach, że w innych pismach zauważam efekt czysto rynkowy, znaczy finansowy, że
Każda gazeta, do której jest dołączona płyta, dużo lepiej się sprzedaje, więc to nie chodzi o sponsorowanie, tylko o biznes, o zarobienie, wspólne zarobienie pieniędzy i podzielenie się nimi. No więc jeśli ten model by funkcjonował, to myślę, że tak, że takie filmy powinny powstać. Kłopot jest tylko taki, że adresatem tego cyklu jest inteligent, prawda? Ten inteligent nie jest z reguły najzamożniejszym człowiekiem. Tak się u nas poukładało. Więc ja mam odgłosy bardzo sympatyczne z jakichś tam spotkań, że wiem, że w internecie te póki co jeszcze są. Także polecam, żeby się zapoznać i to szybko. Póki nie znikną. Póki nie znikną. Więc jeżeli by się okazało, że powstanie grupa osób, a to nie musi być wielka grupa osób, która by chciała prenumerować. Kiedyś tak, jeszcze w starych czasach PRL-u, tak się były zapisy na encyklopedię, prawda? No, to jest dokładnie model subskrypcji i gdyby taką, planuję taką subskrypcję zrobić. To erraty na nasze, właśnie, no, nasze filmy w ogóle, ale erraty też. I gdyby się takie grono, to by musiało być około 10 tysięcy osób na świecie. To nie jest tak strasznie. No nie, nie biorąc pod uwagę, prawda? Polonię. To nie jest to, nie bym powiedział 10 milionów, to byłby kłopot, prawda? Ale 10 tysięcy ludzi, którzy mogliby wyłożyć część pieniędzy, czyli na przykład jeśli film kosztuje, załóżmy tam 20 czy 30 zł, połowę tego wykładają i dostają po określonym czasie, dopłacając drugą połowę, film, prawda? No i to już jest taki model, o którym można myśleć. Myślę, o tej niezależności trzeba myśleć, bo ta sytuacja, w której się znajdujemy, ja jestem pesymistą. Myślę, że będzie się pogarszała i jest coraz bardziej zależna nie od nas, tylko od tego, co się dzieje dookoła nas. A powinniśmy, już chyba najwyższa pora po tych dwóch wiekach, wyciągnąć wniosek, że jeśli my nie dbamy o swoje sprawy, to nikt o nas też nie zadba. I jeżeli słyszę jakieś pretensje o to, że prezydent Obama ogłosił reset z Rosją, no to jest ich biznes. Mi Richard Pipes podczas wywiadów do towarzysza generała Wiedzina Wojny powiedział, że jeśli chcecie mieć dobre stosunki ze Stanami, to musicie najpierw mieć dobre stosunki z Rosją. Tak. Prawda? Znaczy, i zarzut, że nas ktoś, że Stan nas na przykład traktuje instrumentalnie, mnie nie dziwi wcale. Bo trzeba być jakimś partnerem do tak kolosalnego partnera. Więc im więcej będzie budziło się świadomości, że sami musimy wziąć tę odpowiedzialność i im szybciej, tym lepiej, no to dobrze. Są przykłady obok nas, które pokazują, że z dużo gorszej pozycji niektóre państwa startowały, stając się teraz nie przedmiotem, a podmiotem polityki międzynarodowej, chociażby Turcja, która wyrasta na bardzo istotne, ważne państwo swojego regionu. Myślę, że do podobnego poziomu możemy aspirować. Jeśli ktoś na przykład ma wątpliwości, co się stało w Smoleńsku, to jeśli przeanalizuje politykę zagraniczną świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no to okaże się, że to jest taka jego siła integracyjna państw Europy Środkowo-Wschodniej była naprawdę zagrożeniem dla istotnych interesów nie tylko Rosji, ale i również Niemiec. Jeśli ten twór, który został zapowiedziany przez nieoficjalnego doradcę Kremla, zapomniałem teraz, jak brzmi nazwisko tego dżentelmena, właściwie takiej Euroazji, no to Polska jest w takim miejscu, że naprawdę ta Euroazja nie może powstać. Więc oczywiście my trochę wyróżymy z fusów, bo do nas nie docierają nawet podstawowe informacje. Myślę, że z jednej strony mamy technologiczną jakąś wyjątkową sytuację, wyjątkowy komfort, bo możliwości, jakie daje internet, telewizje satelitarne, telefony komórkowe, właściwie w każdym miejscu każdy może sfilmować jakieś zdarzenie. Tak. Może to dotrzeć do ogromnej naprawdę ilości osób, ale efekt tego postępu technologicznego jest taki, że właściwie do nas coraz mniej dociera. Ja kiedyś próbowałem szukać informacji na temat sytuacji w Iranie politycznej. I nie mogę znaleźć blogu, gdzie polskojęzycznego, bo oczywiście gdzie indziej można się tam dogrzebać, ale ja mówię, że dlaczego w naszej sferze językowej po prostu nie powstają takie informacje, nie ma takich informacji
w newsach. Usłyszałem, że w jednej ze stacji, że jak się mówi o sprawach międzynarodowych, to oglądalność spada. Oczywiście, że są, że to nie jest tak, że wszyscy mają takie same zainteresowania, ale są ludzie, którzy jakby chcieli wiedzieć, co się dzieje na świecie i okazuje się, że niewiele wiedzą, a dzięki temu mogą podlegać manipulacjom. Ja podam taki przykład, to jest sytuacja, która mnie zdumiała, bo nie znalazłem żadnego właśnie komentarza. Realizując film Towarzysz Generał idzie na wojnę, tam część wywiadu w ogóle nie weszła do filmu, bo mieliśmy nadmiar materiału z Grzegorzem, ale również rozmawiałem z Albinem Siwakiem. No bo on był taką osobą w stanie wojennym i popularną w cudzysłowie, prawda? Dowcipy ale Albin były znane. Ze słynnym Baden-Baden, mnie tam dwa razy nie trzeba mówić. A on później wylądował w wyniku tutaj różnych konfliktów wewnątrzpartyjnych jako ambasador w Libii. To był czas, kiedy rozmawialiśmy, w tej Libii właśnie wykonywano egzekucję na dyktatorze Kaddafim, bo to nie ma co go słodzić. I on mi mówi, proszę pana, ja tam byłem 9 lat, to tak jak my tutaj rozpoznajemy, kto jest Włochem, a kto jest, nie wiem, Szwedem po twarzy normalnie, tak samo ja rozpoznaję z reguły jakby zlewające się fizjonomie Arabów czy Murzynów, to dla mnie to jest taka sama jakby jasność sytuacji. Mówię, ja tam nie widzę twarzy Libijczyków podczas tej całej rewolucji. Ja tam widzę Sudańczyków, ja tam widzę ludzi z Libanu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mówi, że widzi najemników tak naprawdę. I zaczął opowiadać o tej Libii, że każdy, kto tam jest pełnoletni, dostawał na przykład kałasznikowa do domu, a mówi, a na ulicach same M16 i tak dalej, i tak dalej. I zaczął opowiadać o takim socjalnym czy socjalistycznym porządku, jaki panował w Libii, taki muzułmański socjalizm, który chciał Kaddafi wprowadzić. I właściwie tej informacji nie można z niczym skonfrontować, prawda? Bo świat tam komentował, że tutaj jakiś kłopot tam z nalotami, tutaj tak. Tam się udało coś tam, prawda, zrobić. I przestał się tym interesować. Jakaś tam była jakaś informacja, że się podzieliła Libia, zdaje się, czy ma się podzielić. I to wszystko. Świat zapomniał, zrobił się swoje. Teraz jest Syria. Znaczy, teraz jest Syria, dokładnie tak samo manipulowana. I oczywiście ci ludzie, którzy są zaangażowani w chęć posiadania wiedzy, no to coś tam dogrzebią się. Natomiast nie wiadomo, czy to jest wiarygodne. To nie jest tak, ja nie wiem, czy Albin Siwak mówił prawdę. Mm-hmm. Może mu się wydawało, bo nawet nie posadzam go o złą wolę. Natomiast z drugiej strony nie ma żadnego wiarygodnego miejsca, które to potwierdzi. Czy poginęły tego typu autorytety, które były jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, w prasie zachodniej, że jak tam ja wiem, jakiś pan Smith napisał, to on bierze za to odpowiedzialność i na tym się buduje jego reputacja, że on zawsze to, co napisał, było prawdą i to było niezmienne. Prawda? No, tego nam szalenie brakuje. A myślę, że dlatego, i co jest szalenie ważne, że media przestały spełniać swoją funkcję. Przestały być cenzorem rzeczywistości opisującej pierwszą, drugą i trzecią władzę, tylko są elementem pierwszej władzy. Znaczy teraz wojnę prowadzi się przez media. Tak. To widzimy, że czy te wszystkie rzeczy związane z internetem, Facebooki, Twittery i tak dalej, wszystkie platformy tak zwane społecznościowe odgrywają taką rolę jak jakaś potężna marynarka albo nie wiem, lotnictwo czy coś innego. Znaczy, można zmienić władzę w danym kraju, więc po co wysyłać czołgi? Jest to dużo tańsze, skuteczniejsze. No i w takich czasach żyjemy, więc jak wrócimy do Polski, zastanowimy się, zgadzając się z tą tezą, może ryzykowną, którą postawiłem, ale ja jestem o niej głęboko przekonany, że to jest realizacja polityki poprzez media. A doświadczenie największych operacji medialnych w Polsce, jak sobie to przypomnimy, to jest po prostu jak na dłoni, czyli przypomnijmy sobie stan wojenny. Tak. Przygotowanie medialne, półtora roku przygotowywania do stanu wojennego. Media odegrały, nie wiem czy nie ważniejszą rolę niż wojsko. A druga sytuacja to jest okrągły stół. Prawda? No to jak zobaczymy te dwie medialne i trzecia to jest Smoleńsk, prawda? Ta cała manipulacja, która się odbyła. Więc jeżeli wrócimy teraz do Polski i popatrzymy, kto ma te media, czyli jaki element władzy, jak polityki, jakiej władzy może być realizowany, no to wiemy wszystko, bo widzimy. Czy w tym filmie Grzegorza Brauna transformacja będzie właśnie
opis tej całej sytuacji aż do Smoleńska. No myślę, że będziemy chcieli, że Grzegorz będzie chciał, tak. Bo to on jest autorem filmu. Ja nie narzucam kolegom nigdy żadnych interpretacji. Mogę prywatnie się nie zgadzać. Jest granicą, jest to prawda. Prawda? Tak. Jeżeli ktoś kłamie, to ingeruje. Natomiast myślę, że Grzegorz będzie chciał to doprowadzić do jakby ostatnich minut, tak. Prawda? Żeby jeszcze ten film był ciepły, bo nie wiem, co nas czeka jutro. Czy pojutrze. W ogóle tak ludzie tak zaczęli funkcjonować, że ja mówię, że współcześni ludzie uwierzyli, że są nieśmiertelni. Bo ja mam przed oczyma obrazek swoich dziadków, którzy co wieczór razem klęczeli przed obrazem i się modlili, bo nie byli przekonani, czy się rano obudzą. A wraz z sekularyzacją społeczeństwa to teraz to taka pewność, że może tam kiedyś to może umrę, a może już wynajdą jakieś lekarstwo, prawda, które da nam żyć, nie wiem, 200 czy 500 czy 1000 lat, a może będę nieśmiertelny, prawda? Więc jakoś w tych kategoriach się poruszamy. A nad czym pan teraz pracuje jeszcze? Oprócz tej transformacji z panem Grzegorzem, jest jeszcze jakaś produkcja? Oj tak, tego już dużo. Tyle kłopotów, że po prostu resztka tych włosów, które tam są wygłaskane, się jeży. No to może tak po kolei. Tadek Śmierowski robi film, kończy właśnie film roboczo nazwany Kibol 2, czyli podsumowanie euro i jaką szansą było euro, jak to zostało zrealizowane i na ile było w tym wszystkim manipulacji związanej z kibicami, z przykrywką do innych ważniejszych spraw, które się działy i jaką cenę za to zapłacimy. Więc przynajmniej takie jest ambitne założenie tego filmu. Ale sprawy ekonomiczne też tam. Tak, tak. Aha. Tak. Ania Ferenc wróciła z Gruzji, gdzie zrobiła materiał do filmu o współczesnej Gruzji. Jak to wygląda, bo myślę, że jesteśmy ofiarą takich stereotypów. Właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że nie mamy jak weryfikować swoich informacji. Jesteśmy skazani na jeden przekaz, na przetworzony z drugiej, z trzeciej ręki. I to nie jest bariera językowa, to jest myślę, że kwestia tego, co do nas dociera. To nie jest tak, że ktoś jadąc samochodem będzie strasznie przebierał w stacjach radiowych i tu próbował coś wyłapać, coś. Nie, mamy swoje ulubione stacje, te, które są najpopularniejsze, to ich słucha. I to samo jest w analogicznych miejscach i w internecie zresztą też. No to są pasjonaci tylko, którzy tam strasznie głęboko, ale też wycinkowo wtedy jeden temat. Człowiek się nie rozerwie, doba ma 24 godziny i tyle. No więc Ania chce nam pokazać tą Gruzję, jaka ona jest, szczególnie, że jesienią będą tam wybory bardzo, bardzo istotne, jest zagrożenie wojną. Myślę, że to takie ciekawe miejsce w ogóle przy okazji tego tematu. Odkryłem w ogóle ten obszar Kaukazu, który nam się, przynajmniej mnie, jeszcze nie jawił atrakcyjnie, a jest to wyjątkowo moim zdaniem atrakcyjne miejsce i gdzieś nam bliskie. Myślę, że to jest, sporo jest takiej pychy zapatrzenia się nas, Europejczyków, czy wschodnich Europejczyków, na Zachód, tak. A nie patrzenia tam. A tam jest, myślę, że fantastyczna cywilizacja, rewelacyjni ludzie, dzielne narody i należy się temu po prostu przyglądać. No więc to szykuje Ania. Grzegorz robi te transformacje. Nad swoimi pomysłami, których teraz nie będę zdradzał na razie, pracuje Ewa Stankiewicz. Mam nadzieję, że to już niedługo się uda uruchomić. Natomiast ja przygotowuję też kilka rzeczy, które są pokłosiem takiego filmu, ostatniego filmu, który zrealizowałem jako reżyser, czyli Betar. Myślę, że to jest też modelowa historia, jeśli chodzi o manipulację. Bo jeżeli można było wymazać z historii XX wieku największą młodzieżową organizację, jaka istniała w Polsce, w świecie właściwie, a przede wszystkim w Polsce międzywojennej, bo to było na świecie miejscami 70 tysięcy Betarczyków, czyli młodych Żydów, którzy chcieli walczyć o wolny Izrael. I udało się ich wymazać ze względu na ich prawicowe poglądy i z historii Izraela, i z historii Polski. I właściwie ten film wszędzie budzi tylko sensacje i zdziwienie. No i tak przy okazji tych tematów pojawiło się ileś nowych, które myślę, że mogłyby pozwolić na inne relacje, na inną rozmowę z Żydami, Polaków z Żydami, na te stosunki, które myślę, że są oparte przede wszystkim na stereotypach i z jednej, i z drugiej strony nieprawdziwych, co jest cechą stereotypu, to jest to pewne uproszczenie. Więc myślę, że
może powstać kilka filmów, szczególnie, że docieram do faktów, które kompletnie inaczej przedstawiają tę historię i o których nie wiedzieliśmy. Chciałbym zrobić film o powstaniu w getcie, który, powiem tylko tyle, że ta wersja, którą znamy, czyli Żobu, który, żeby umrzeć z godnością, wywołuje powstanie, czyli właśnie takie samospalenie następuje. Ta wersja została napisana w 1944 roku przez Bernarda Marka, agenta NKWD. Żyda, który nie był ani w getcie, ani nie był historykiem. Później był dyrektorem Instytutu, Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 50. Ta wersja jest poddawana tylko jakimś tam liftingom i obowiązuje do dzisiaj, więc zbliża się okrągła rocznica, będzie zainteresowanie. Będzie otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich, tak. Więc myślę, że gdyby taki film powstał, byłby cenny, bo naprawdę docieram do materiałów, które kompletnie zmieniają tę wizję. I polskiego antysemityzmu, który ponoć wyssaliśmy z mlekiem matki, a z drugiej strony jest ten stereotyp żydokomuny, a to nie tylko tacy Żydzi są, bo czego najlepszym dowodem są Betarczycy. Więc powstanie też się rysuje w zupełnie innym kształcie. Jest sporo takich historii okupacyjnych, które pokazują, że ta okupacja nie wygląda tak, jak wyglądała tylko w Klosie czy w Czterech Pancernych. Docieram do pamiętników, niepublikowanych pamiętników, albo takich, które raz się ukazały i już więcej nie były komentowane z czysto ideologicznych powodów. Tu była realizowana pewna wizja polityczna, mniej nie też ona nie była wygodna, a myślę, że podstawą do jakiejkolwiek relacji jest oparcie się o fakty po prostu. O faktach nie dyskutujmy, o ich interpretacji bardzo proszę, możemy dyskutować. A że można, to najlepszy dowód jest taki, że po filmie Betar dostałem właśnie gratulacje z Instytutu Begina i z Instytutu Żabotyńskiego. Tam były starania, żeby ten film pokazać w telewizji izraelskiej, ale ja informując o tym telewizji jeszcze dostałem okrzan, że się wtrącał w nie swoje sprawy. Więc nie wiem, czy ten film zaistnieje, bo właściwie w telewizji polskiej o pierwszej w nocy zaistniał tylko dlatego, że środowiska żydowskie w Polsce chciały, żeby ten film był pokazany. No, tak. A fabuła? Nie interesuje pana? Czy to ze względów raczej finansowych nie jest? Nie, fabuła to jest tak, że ja gdzieś tam jestem realistą. Tak. I lubię też czasami pomarzyć. I bardzo chętnie zrobił fabułę. Zresztą jak zdawałem do szkoły, to na tym ostatnim etapie, jak się tam przyjmowało na reżyserię, to była taka, jakby profesorowie robili taką klasyfikację, że na przykład to jest kandydat, aha, który widzimy go jako fabularzystę, tak, a to jest taki typowy dokumentalista. Ja byłem tak po środku. Pół na pół. Mhm. Chciałem robić komedię, no to mam nawet niezrealizowany scenariusz filmu dyplomowego. Dlaczego kocham blondynki? Myślę, że to jest zabawna historia. A gdzieś wzorowany też na życiu, bo to życie pisze najśmieszniejsze scenariusze. Więc bardzo chętnie bym zrobił coś zupełnie z innego gatunku. Tyle, że mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Trzeba się gdzieś tam zasłużyć, być swoim. No, tak. Można być pożytecznym idiotą, prawda? Można grać durnia i co zdaje się taką taktykę wielu kolegów przyjęło, żeby nie orientować się, nie wychylić. Jak czasami się zdarzają takie sytuacje, że jak się powie pewne hasło, to już właściwie nagle się robi taki smrodek, już właściwie się nie ma co do gościa odzywać, prawda? No więc niektórzy nawet tam jakoś przychodzą na drugą stronę ulicy, czy pamiętam, że taki kolega, który później okazał się, że był TW, ja przed lata o tym nie wiedziałem, a zajmował dość istotną funkcję w telewizji publicznej. Nadział się na mnie, tak się prawie zderzyliśmy. On wychodzi ze stołówki w telewizji, a ja wchodziłem. A to było dzień po emisji filmu TW Bolek. I on tak, jak mnie zobaczył, zrobił krok do tyłu, oparł się o drzwi, złapał się za głowę i powiedział: coś ty a zrobił. Z takiego przejęcia się moim losem. No więc on wiedział dokładnie, co on robi. Jest teraz wziętym producentem. Dużo robi. Dużo pieniędzy zarabia.
Nie, no oczywiście, no to jest, myślę, że z powodu kryzysu, czy tego, jak jest zarządzana telewizja, nie wiem, czy miejsca, gdzie powinno się finansować produkcję filmową, musi nastąpić jakaś zmiana. Paru będzie powstało 3, 4, 5 filmów dla swoich w ciągu roku i przemysł upadnie. Już, to już widzę, że koledzy, którzy tam zaprzyjaźniono jakieś firmy, które się zajmowały wynajmem czy sprzętu zdjęciowego, tak, czy postprodukcji, nie mają ofert, prawda? Ten rynek się zawęża, telewizje prywatne też zwalniają ludzi. Więc jeżeli jeszcze to, co było, o co można było się oprzeć, runie, no to coś będzie musiało powstać nowego, a kluczem jest dystrybucja i jeżeli przez 20 parę lat prawica nie była w stanie zbudować silnego ośrodka medialnego, to myślę, że jest, bo nawet dzisiaj nawet nie powinno się mówić prawicy, bo ja uważam, że to jest odcinanie ludzi, którzy by chętnie pomogli, używam takiego określenia niepodległościowe środowisko, bo to jest chyba właściwszy termin. Myślę, że dzisiaj bym się dogadał w podstawowych sprawach z kimś, kto miałby program, który odpowiadałby na przykład przedwojennemu PPS-owi, prawda? Nie zgadzając się na rozwiązania tutaj konkretne, jak urządzać naszą piękną ojczyznę, natomiast pewnie byśmy się zgodzili, że ona musi istnieć. No to później możemy się spierać i przystawać na swoje racje, czy na wszystkie, czy nie wszystkie. No ale to powinno być środowisko niepodległościowe i nie ma takiego miejsca w mediach. To są jednak media niszowe, te, które funkcjonują, gdzie tego typu wartości, taki program jest realizowany. Znaczy, często dajemy się łudzić temu, że jest Gazeta Polska, jest tam, nie wiem, uważam, że, bo to w zależności od tego, co kto bardziej lubi, tam jeszcze jakieś jedno, drugie, trzecie pismo. No to jak sobie zobaczymy, ile osób czyta. Jaki procent ludzi czyta, to jest chyba 3-4% ludzi czyta codzienne i tygodniowe magazyny. Media docierają do dużo większej liczby osób, media elektroniczne. Jest jeszcze internet, ale w internecie też nie ma takich kolosów, takich portali, które potrafią... Które miliony przyciągają. Tak, które by zarządzały jakby całymi grupami społecznymi, prawda? To są dla przekonanych. Tak. Przekonuje się przekonanych i w tym własnym sosiku się gnieżdżą zwolennicy danej koncepcji. Jeszcze do tego są jakieś wrzuty, jakieś prowokacje, jakieś tam inne historie, żeby to środowisko przypadkiem się nie zintegrowało. Mało pieniędzy, no więc raczej nie wesoło. Dobrze. To dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo proszę. Państwu dziękuję za uwagę.